Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Solidarnej Polski. Szanowni Państwo, znamy już wstępne propozycje polskiego rządu związane z walką z pijanymi kierowcami i od razu chcemy Państwu zaznaczyć. Nie będzie zgody Solidarnej Polski na żadne półśrodki. Albo wydajemy wojnę totalną pijakom za kółkiem, albo dalej głaszczemy ich po głowach. Musimy sobie powiedzieć wprost. Jeżeli dzisiaj minister Biernacki rano w telewizji mówi, że główna część zmiany w prawie ma polegać na tym, że część sądów nie będzie stosowała już stosowała kar w zawieszeniu, to ja się pytam, jaka część? To znaczy, co my naprawdę chcemy zmienić? Czy jeżeli ja słyszę o części, to mówię, że dzisiaj z 1% wyroków w zawieszeniu zmieni się to na ile? Na 5, na 6, na 7%? Co to zmieni? Czy to naprawdę odstraszy pijaków, żeby siadali za kółkiem? W ocenie Solidarnej Polski nie. Dlatego my jeszcze raz przedstawiamy polskiemu rządowi nasze propozycje. My uważamy, że bez względu na to, czy ktoś spowoduje wypadek, czy nie spowoduje wypadku, ale kierował po pijanemu, powinien trafiać na 30 dni obligatoryjnie do aresztu. Jeżeli jakaś osoba będzie wiedziała, że grozi mu za to, że za prowadzenie po pijanemu grozi bezwzględna kara więzienia, to w naszej ocenie jesteśmy o tym przekonani. 7 razy zastanowi się, zanim zapali stacyjkę i wsiądzie do samochodu. Kary, czy też kodeks karny, czy też cały proces legislacyjny musi mieć charakter prewencyjny, musi oddziaływać na świadomość społeczną. I my jesteśmy przekonani, że jeżeli zmiany, o których mówił dzisiaj rano pan minister Biernacki, potwierdzi za chwilę premier Tusk, to to jest de facto żadna zmiana. To jest tylko takie małe dmuchnięcie w dobrym kierunku. Ale dalej w naszej ocenie nie zmieni tych zatrważających statystyk, jakie Państwo jesteście w stanie zobaczyć z tyłu. Dlatego chciałbym Państwa poinformować jeszcze o jednej sprawie. Otóż Solidarna Polska złożyła wniosek, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu, to znaczy już w tym tygodniu, przeprowadzić debatę na temat propozycji rządowych związanych z walką z pijanymi kierowcami. Czyli nie będzie to Nie zgadzamy się na to, aby było tak, że premier Tusk coś prezentuje na konferencji i bez żadnej dyskusji zostaje to przyjęte, wprowadzone w życie. Nie, chcemy, aby za kilka dni odbyła się debata, dlatego Solidarna Polska oddaje swoje pytanie w sprawach bieżących i chcemy, aby nie tylko wszystkie kluby parlamentarne poddały takiej krytycznej ocenie propozycje rządu, aby również Polacy mogli się przyglądać tej debacie, bo musimy włączyć do tego jak największą część społeczeństwa, bo ta sprawa, czyli bezpieczeństwo na polskich drogach, dotyczy absolutnie nas wszystkich. Ponadto przypominamy, że Solidarna Polska przygotowała aż 6-punktowy program związany z walką z pijanymi kierowcami. Program merytoryczny, przemyślany, wielokrotnie analizowany. I zaraz o szczegółach najważniejszych punktów opowie Państwu pan dr Czabański, a ja chciałbym na sam koniec powiedzieć jeszcze jedno. Otóż, Szanowni Państwo, kiedy Solidarna Polska rok temu złożyła propozycję zaostrzenia przepisów w tym zakresie, to wtedy Platforma Obywatelska w polskim parlamencie ustami obecnego wiceministra sprawiedliwości, pana Jerzego Kozdronia, wyśmiewała te propozycje. Nabijali się z tego, że polskie i mówili, że polskie prawo jest bardzo dobre w tym zakresie i że statystyki spadają. Dlatego dzisiaj Solidarna Polska zadaje pytanie, czy w związku z powyższym Donald Tusk, w związku z tym, że chce iść w kierunku tym, o którym Solidarna Polska mówiła już od lat, zdymisjonuje wiceministra sprawiedliwości pana Jerzego Kozdronia za jego skandaliczne wystąpienie rok temu w polskim parlamencie. Zadajemy to pytanie i liczymy na odpowiedź również na najbliższej, na szykującej się konferencji. Bardzo proszę, pan dr Czabański. Szanowni Państwo, oczekujemy, że rząd stanowczo weźmie się za walkę z pijanymi kierowcami, tak jak stanowczo rozprawił się z nimi Zbigniew Ziobro w roku 2007, wprowadzając sądy 24-godzinne. Państwo pewnie tego nie pamiętają tak dokładnie, jak ja, który byłem zaangażowany wówczas w te prace, ale wówczas mieliśmy do czynienia z plagą pijanych kierowców. 180 tysięcy przypadków jazdy po pijanemu rocznie. Obecnie 171 i rośnie. Ale co się wydarzyło wtedy? 180 tysięcy przypadków. Wprowadziliśmy sądy 24-godzinne. Z roku na rok liczba przypadków jazdy po pijanemu spadła o 40 tysięcy, o 25%, o 1/4. To był efekt prewencyjny. 35 tysięcy wyroków skazujących zapadło w ciągu 24 godzin na tych złapanych za kółkiem. Można było zadziałać ostro, należało zadziałać ostro, zadziałano ostro. Teraz, tak jak wówczas minister Ziobro odniósł sukces w walce z pijanymi kierowcami,
Później ten sukces został zmarnowany. Rząd Platformy Obywatelskiej porzucił ideę sądów 24-godzinnych. Tak jak powiedziałem, 35 tysięcy skazań w roku 2007, około 30 tysięcy skazań w roku 2008. Obecnie 1000 skazań rocznie w tym trybie. Tryb przyspieszony przestał działać. Nie dlatego, że nie ma go w przepisach, bo on jest dalej, ale dlatego, że policja, dlatego, że prokuratura nie kieruje wniosków w tym trybie. Sądy przestały działać, a chcemy, żeby sądy działały szybko i skutecznie. To zadziała. Mamy teraz do czynienia z plagą pijanych kierowców. Statystyki pokazują, że liczba pijanych znowu rośnie. Oczekujemy od rządu, że wróci do pomysłu szybkich sądów, takich jak zaproponował to minister Ziobro, i że wyda prawdziwą wojnę pijanym kierowcom. Nie oczekujemy półśrodków, oczekujemy walki, wojny po to, żeby na polskich drogach stało się bezpiecznie, po to, żebyśmy nie słyszeli codziennie o kolejnych tragediach, których można było uniknąć. Badania naukowe pokazały, że wprowadzenie sądów 24-godzinnych ocaliło życie 100 osobom w latach 2000-2007-2008, dlatego że nie doszło do kilkuset wypadków, z czego byłoby około 100 ofiar śmiertelnych. To była wymierna korzyść, jaką społeczeństwo osiągnęło z szybkich sądów. Teraz chcemy szybkich sądów, chcemy kar, które będą wymierzane w sposób sprawny, kar, które będą wymierzane dla każdego, 30 dni aresztu, chcemy grzywien, chcemy też w przypadku samochodu wtedy, kiedy ktoś wsiadając za kółko, nie mając 0,2 promila, nie mając 0,6, ale mając ponad 1,5 promila alkoholu we krwi, stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników dróg. Mieliśmy przypadek w Kamieniu Pomorskim, mieliśmy w Warszawie przypadek, w którym pijany kierowca samochodu wpadł do przejścia podziemnego. Cudem nikt wtedy nie zginął. Musimy interweniować w każdej tej sprawie. Oczekujemy, że prokuratura będzie również w takich sprawach, gdzie nie dochodzi do wypadków śmiertelnych, również kwalifikowała tego typu przypadki jazdy po pijanemu w stanie całkowitego upojenia jako stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu ludzi. Oczekujemy surowej walki, oczekujemy twardej walki i oczekujemy powrotu do tych rozwiązań, które się już sprawdziły, i do przyjęcia kolejnych propozycji opartych na najlepszych wzorach międzynarodowych, tak żeby na polskich drogach było bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź i skoro nie ma pytań, uprzejmie Państwu dziękuję.